Dzień dobry, zapraszam do Nieba na Dłoń. Dziś walentynkowo, czyli Amor i Eros. Co mają wspólnego z kosmosem? Okazuje się, że bardzo wiele. Czy wiedzieliście, że Amor to nie tylko imię rzymskiego boga miłości, ale również obiekt krążący gdzieś w dalekim kosmosie? Podobnie jak ten, pochodzący od imienia greckiego boga miłości i namiętności seksualnej, Erosa. Zarówno Amor, jak i Eros to planetoidy, czyli ciała niebieskie o niewielkich rozmiarach, od zaledwie kilku do nawet ponad 1000 kilometrów, obiegające Słońce. O ile Amor i Eros znany jest tutaj na Ziemi już od setek lat, obiekty w kosmosie zostały odnalezione na przełomie XIX i XX wieku. Który pierwszy? Pierwszy był Eros, odkryty w sierpniu 1898 roku w Berlinie przez astronoma Karla Gustawa Witta. Ciekawostką jest to, że tej samej sierpniowej nocy został zarejestrowany również w Nicei przez Augusta Charlesa. Jak wygląda Eros? Planetoida Eros ma bardzo nieregularny kształt. Jest długa na 34 km. Jej szerokość i wysokość sięga 12 km. Obiega Słońce w czasie 643 dni z prędkością 24 km na sekundę. I pędzi tak. A na jej pokładzie ponad 20 miliardów ton aluminium, ale również inne metale, takie jak platyna, cynk i złoto. Powierzchnia planetoidy pokryta jest regolitem, czyli warstwą luźnej, zwietrzałej skały, powstałej najprawdopodobniej na skutek zderzeń z innymi planetoidami. Świadczą o tym oczywiście również liczne kratery uderzeniowe. Ale skąd tak wiele wiemy o planetoidzie Eros? Była ona celem wyprawy sondy NIR, która w 2001 roku dokonała lądowania na jej powierzchni, zebrała mnóstwo informacji, a na Ziemię wysłała 160 tysięcy zdjęć. Planetoida Amor została odkryta znacznie później od planetoidy Eros, bo w roku 1932 w Belgian Royal Observatory przez Eugenia Josepha Delporta. Amor, jak to pięknie brzmi. Krąży na orbicie wokół Słońca, zbliża się do trajektorii Ziemi, ale jej nie przecina. Na to, aby obiec Słońce, potrzebuje znacznie więcej czasu niż Eros, bo całe 2 lata i 241 dni. Planetoida Amor jest również znacznie mniejsza, bo jej średnica to zaledwie 1,5 km. Jak się okazuje, Amorowi i Erosowi blisko do gwiazd. Jeśli na próżno szukacie ich tutaj, na Ziemi, to proszę, spójrzcie w niebo. Z całą pewnością Amor i Eros się do Was uśmiechną. Bądźcie czujni. Do zobaczenia.